Witam serdecznie. Dzisiaj jesteśmy na torze w Kielcach. Jeśli widzieliście zapowiedź do tego filmu, to wiecie, że stoimy i wybieramy jeden z trzech samochodów. Ferrari, KTM i Nissan. I nie wiemy, którym samochodem pojechać i zrobić test. No cóż, tak naprawdę to wiemy. Nissan GT-R będzie bohaterem dzisiejszego testu, ale zanim przejdziemy do części właściwej, chciałbym podziękować. Podziękować dwóm firmom. Po pierwsze firmie Driving Experience, która udostępnia te szybkie samochody dla swoich klientów, dając im, no cóż, Driving Experience i która udostępniła nam samochód oraz możliwość przejechania się tym autem po tutaj torze Kielce, i firmie Oponeo.pl, która umożliwiła nam wybranie się tu do Kielc i zrealizowanie tego filmu, poniosła wszystkie ekstra koszty jego realizacji. A więc zapraszamy na film, na test Nissana GT-R, który powstał dzięki współpracy wielu firm. Jak już sponsorów mamy za sobą, to możemy przejść do testu i od razu może taki krótki wstęp o japońskiej motoryzacji, która jest dosyć osobliwa, bo z jednej strony daje nam samochody z przyciskami rodem z lat 90., nawet jeśli te samochody są napędzane wodorem. Z drugiej strony potrafią stworzyć auta sportowe, które naprawdę rozpalają wyobraźnię. Jako ostatni, chyba z nielicznych producentów, pomijając tych ze Stanów Zjednoczonych, wsadzają wciąż pod maskę swoich sportowych samochodów wolno sące V8, co widzieliście ostatnio w teście Lexusa GSF, ale potrafią też stworzyć superkomputer na kołach, który mimo mniejszego silnika potrafi wyprzedzić i być bardziej skutecznym od innych aut sportowych. Takim superkomputerem na kołach jest oczywiście Nissan GT-R, którego widzicie obok mnie. Czy patrząc na tę linię, możemy powiedzieć, że ten samochód ma już prawie 9 lat. W 2007 roku była prezentacja tego samochodu. W międzyczasie był delikatny facelifting, ale można by powiedzieć, że ząb czasu nie chce się dobrać do kształtów tego samochodu, bo wciąż zwraca na siebie uwagę i wykręca karki na ulicy. Tutaj funkcja poprzedza formę, ale forma wcale na tym nie ucierpiała. Agresywnie narysowane przednie lampy spoglądają złowrogo. Miejsce połączenia słupka A z dachem to praktycznie najwyższy punkt Nissana, bo od tego miejsca dach zaczyna powoli opadać ku tyłowi. Sylwetka boczna GT-R wygląda mniej więcej jak odwrócone skrzydło samolotu. Producent chwali się, że współczynnik oporu czołowego jest mniejszy niż od pocisku. Dla ścisłości ustalmy 0,26. Bywało lepiej. Nic nie znalazło się tutaj przypadkiem. Spoiler dociska tylną oś, a otwory w tylnym zderzaku mają poprawiać opływ powietrza. To samo czynią karbowania na przednim zderzaku. Z kolei te otwory w nadkolach poprawiają odpływ nadmiaru ciepłego powietrza z hamulców. I nie tylko, bo ponoć ten element też wytwarza jakąś siłę dociskającą auto do asfaltu. Wloty na masce i kratownica w przedniej części służą chłodzeniu silnika. To trochę zabawne, że auto nastawione na iście wyczynowe osiągi jest reklamowane słowami, uwaga, przeczytam to: został wyposażony w opcje, które podnoszą komfort jazdy do nieznanego dotychczas poziomu. Nieznanego dla niego czy dla nas? Nissanie, zrozumiemy, jeśli ten samochód jest przesadnie twardy, jeśli potrafi na zakrętach generować przeciążenie rzędu 1G, to jest to zupełnie normalne. Tym niemniej, po faceliftingu ten samochód według Nissana rzeczywiście ma bardziej komfortowe zawieszenie, a nawet mocniejsze wspomaganie kierownicy. A może chodziło im o jakość wykonania wnętrza? Sportowe fotele Recaro zostały w całości pokryte skórą, a skoro to Recaro, to możemy być pewni, że są odpowiednio wyprofilowane i mają odpowiednie trzymanie boczne. Wyprofilowano jednak nie tylko boki, w siedzisku znajdziemy też wycięcia, które mają ułatwiać pracę nóg. Oprócz skóry znajdziemy tu też wiele elementów wykonanych z karbonu i matowego, szarego metalu. Komfort ma zapewnić też obniżony poziom hałasu zewnętrznego i wibracji. Według Nissana ma to dodatkowo zbliżyć człowieka i jego maszynę. Szczerze, siedząc w GT-Rze mam w nosie poziom hałasu zewnętrznego, dlatego że w tym samochodzie to ja go definiuję. Na środku konsoli wbudowano ekran odpowiadający za pracę z multimediami, ale nie tylko. Może on wyświetlać do 6 wskazań dotyczących jazdy jednocześnie. W trakcie jazdy możemy więc podejrzeć informacje o przeciążeniach, temperaturach, stopniu doładowania silnika, rozdziale momentu obrotowego i innych. Mimo wszystko to właśnie we wnętrzu najbardziej czuć ząb czasu. Jego projekt jest jak na dzisiejsze standardy dość toporny. Same dobre gatunkowo materiały się nie bronią, dlatego że poszczególne przyciski są wykonane w takim
typowo japońskim stylu, gdzie dbałość o szczegóły nie jest aż tak bardzo istotna. Wystarczy spojrzeć na ten ekran centralny, który jest obudowany w taki sposób, że wygląda no, trochę jak stary telewizor kineskopowy. Co mnie bardzo pozytywnie zaskoczyło w środku, to miejsce dla dwumetrowca. Tutaj zajmując miejsce wcale nie muszę się garbić, siedzę tak, jakbym siedział w każdym innym cywilnym samochodzie nad głową. Co prawda nie mam jakoś ekstremalnie dużo miejsca, ale jeden palec wolnej przestrzeni wciąż tu jest. Popatrzcie, jak ciekawie reguluje się kolumnę kierowniczą. Mamy tu dwie osobne dźwignie. Jedna z nich odpowiada za regulację pionową, przy czym zwróćcie uwagę, że cała konsola, wszystkie zegary przede mną chodzą raz wraz z kierownicą. Druga natomiast, ta po prawej, odpowiada za regulację w tej płaszczyźnie, a więc możemy sobie bez problemu dopasować odpowiednie ustawienie i w drogę. Tylko wyregulujemy jeszcze fotel, który też jest regulowany w dosyć ciekawy sposób. Jest to jedno wielkie pokrętło, które możemy przesuwać w tą czy w tą stronę, ewentualnie obracać, regulując w ten sposób kąt pochylenia oparcia. Oprócz tego widzimy znany z innych japońskich samochodów przycisk do podgrzewania fotela i regulacje na wysokość przedniej części siedziska. W każdym razie mnogość tych regulacji gwarantuje, że na pewno każdy dobierze coś dla siebie. Mamy tu zintegrowane zagłówki, więc niestety nie mogę tego wyregulować wyżej, a jak widać dla dwumetrowca no, mogłoby być odrobinę wyższe. Jednym słowem, z przodu miejsca pod dostatkiem. A z tyłu, wybaczcie, ja tam nie będę wsiadał, dlatego że miejsca tam nie ma chyba nawet dla małego dziecka, bo jak dwumetrowiec zajmie miejsce tutaj z przodu, to miejsca na nogi zostaje dosłownie tyle. Tak czy inaczej, w bardzo awaryjnej sytuacji przy kierowcy o wzroście 1,70 m moglibyśmy tam wcisnąć kogoś, kogo nie lubimy i przewieźć go tak, żeby sobie zapamiętał. Zaglądanie do bagażnika w takim samochodzie może wyglądać wręcz na nieprzyzwoitą część programu, bo kogo by to obchodziło, ale popatrzcie, już skoro już przy tym jesteśmy, tu jest przycisk, który naciskamy, tu nieco wyżej odskakuje klapa, z wielkim spoilerem wędruje do przodu i odsłania nam, bagażnik o niezbyt wielkiej pojemności, niezbyt zresztą foremny, 315 litrów, tyle udało mi się znaleźć na stronie Nissana, do tego to jest bardziej akwarium niż bagażnik, bo jak widać próg załadunku jest dokładnie taki sam jak górna jego krawędź, więc forma jest jego dosyć ciekawa. Ale z drugiej strony, kogo to obchodzi? Możemy oczywiście długo opisywać wygląd tego samochodu, szukając różnych zagięć, spoilerów i otworów, ale dla mnie najbardziej interesującą częścią jest tył tego auta, a szczególnie cztery wielkie rury wydechowe, podobne do luf od czołgów i korespondujące, mam wrażenie, do nich tylnych lamp, które wyglądają moim zdaniem naprawdę fantastycznie, biorąc pod uwagę szczególnie to, ten fakt, że ten projekt ma już praktycznie dekadę i wciąż wygląda świeżo i atrakcyjnie. Nissan GT-R jest dobrze wyważony, tak przynajmniej twierdzą Japończycy, dlatego że przednia część auta waży o kilka procent więcej niż tylna. Japończycy twierdzą, że to jest optymalny rozkład, dlatego że podczas przyspieszania bardziej dociskana jest tylna oś, a podczas hamowania no, większy ten ciężar jest właśnie z przodu, co pozwala skutecznie hamować. Czy to jest prawda, czy to nie, to jest inna sprawa. Ja tylko wspomnę, że rozkład masy w tym samochodzie jest uzasadniony dosyć ciekawym rozwiązaniem, można by powiedzieć, że unikalnym rozwiązaniem. Otóż silnik jest z przodu, skrzynia biegów jest z tyłu i to zaczyna przypominać układ transaxle, czyli samochody takie jak AMG GT, czy zresztą masa takich samochodów sportowych właśnie używa takiego rozkładu, ale w tym samochodzie mamy dodatkowo napęd na cztery koła, co oznacza, że silnik przekazuje moment obrotowy do skrzyni, która jest z tyłu, a następnie skrzynia przekazuje moment obrotowy jeszcze jednym wałem do przedniej osi. Taka oto ciekawostka. A skoro już jesteśmy przy silniku, to pod maską mamy oczywiście jeden słuszny silnik, do tego składany przez jedną osobę od początku do końca. Brzmi trochę jak proces produkcji silników AMG, ale przy tym silniku AMG to masuwa, dlatego że silniki do GT-R składają tylko cztery osoby, mistrzowie zwani Takumi. Brzmi trochę jak nazwa rolki sushi. W każdym razie taki mistrz składa ten silnik od początku do końca w sterylnych warunkach. Zastanawiam się tylko, co się dzieje, kiedy jeden z takich mistrzów dostaje na przykład biegunki. Czy proces produkcji Nissana GT-R się w tym momencie zatrzymuje, czy wręcz odwrotnie, przyspiesza?
takumy składają więc V6 ustawione wzdłużnie, które dzięki dwóm turbosprężarkom osiągają aż 550 koni mechanicznych i 632 Nm. Te parametry pozwalają GTR-owi rozpędzać się do setki w 2,8 sekundy i pędzić z maksymalną prędkością 315 km na godzinę. Ale uwaga, jest mały haczyk. Nissan przyznaje, że te parametry są dostępne tylko przy stosowaniu 100-oktanowej benzyny. Jeśli więc za to zalejemy 98, to zapewne zobaczymy trójkę z przodu, jeśli chodzi o przyspieszenie do setki. Informacje o 100 oktanach widzimy też na klapce do wlewu paliwa i szczerze powiedziawszy, będziemy tą klapkę od tej strony oglądać bardzo często, dlatego że zużycie paliwa tego auta wynosi 17 litrów w mieście, 11 średnio, poniżej nawet 9 w trasie, tyle przynajmniej twierdzi Nissan. W praktyce, wszystko zależy od tego, jak ciężką mamy nogę, a szczerze powiedziawszy, po co mielibyśmy kupować GTR-a, jeśli nie mamy ciężkiej nogi. Także 74 litry pojemności zbiornika paliwa wystarczą prawdopodobnie na nie więcej niż 500 kilometrów. Jak się domyślacie, nie miałem zbyt wiele czasu na to, aby poszaleć tym samochodem tutaj na torze Kielce, ale trochę zakrętów zrobiłem i muszę przyznać, że należy jednoznacznie zakwalifikować ten samochód do aut takich jak Subaru WRX STI, przy którym w teście powiedziałem jednoznacznie, ja jestem zbyt mało doświadczonym kierowcą, aby móc oceniać ten samochód w takich kategoriach, w tak sportowych kategoriach, w jakich on potrafiłby jechać. Ja tu jestem zwykłym kierowcą, który akurat ma to szczęście, że zajął miejsce za sterami GTR-a, ale wykorzystanie wszystkich jego sportowych możliwości w życiu. Jego granice leżą gdzieś dużo, dużo dalej niż to, co ja jestem w stanie z niego wyjąć. Ale takie wrażenie, jakie jestem w stanie opowiedzieć, wrażenie fantastyczne. Dynamika jazdy jest naprawdę miejscami oszałamiająca. Co prawda jest taka dosyć zero-jedynkowa, to znaczy na niskich obrotach nie możemy się spodziewać zbyt wiele. Skrzynia też po naciśnięciu gazu przez chwilę jeszcze się zastanawia, czy aby na pewno jestem przekonany do tego, co za chwilę się wydarzy, ale jak już się przekona i zredukuje i kopnie z całej siły w plecy, to wtedy naprawdę dużo się dzieje. Zresztą, proszę bardzo, to dosłownie wgniata w fotel. I z drugiej strony 550 koni to nie jest jakaś super rekordowa wartość. Podobnie jak masa tego samochodu to nie jest waga piórkowa, bo mówimy o prawie tonie 800 chyba kilogramach, 1740 być może. W każdym razie to nie jest lekki samochód, to nie jest najmocniejszy samochód, jaki prowadziłem, ale mimo to jest to samochód, który daje olbrzymie dużo wrażeń z jazdy i im wyżej widzimy wskazówkę na obrotomierzu, tym więcej się dzieje. Ten samochód to mistrz właśnie zakrętów. I tu, przejeżdżając kolejne zakręty, ucząc się tego samochodu coraz bardziej, dochodzę do wniosku, że ten samochód opowiada w najdrobniejszych szczegółach o tym, co się dzieje z przednimi kołami. To nie jest jakaś taka telegraficzna opowieść, bardzo skrótowa, tylko bardzo spokojna opowieść w przystępnych słowach opisanych, zrozumiałych dla każdego kierowcy. W tej chwili w zakręcie koła są pod takim kątem, robią to i to, a za chwilę stracą przyczepność, chociaż w sumie to nie stracą. Więc jest to taka komunikacja dwustronna, że można by powiedzieć, że jeśli Japończycy mówili gdziekolwiek, w jakiejkolwiek gazetce reklamowej o tym samochodzie, że jest jakakolwiek komunikacja pomiędzy samochodem a kierowcą, to właśnie tu, za kierownicą, podczas jazdy ta komunikacja rzeczywiście wydaje się mieć miejsce i to komunikacja naprawdę doskonała, bo wspólny język z tym samochodem znajdujemy bardzo szybko. Przynajmniej takie odnosi się wrażenie, bo to, że ja po kilku kółkach na tym torze poczułem się pewnie i mogłem docisnąć gaz na niektórych zakrętach i usłyszeć długi pisk z opon i wciąż kontrolować ten samochód, bo on się trzyma drogi jak przyklejony, to myślę, że to jest tylko moje wrażenie, że ja już wiem, o co w tym wszystkim chodzi, bo wydaje mi się, że ten samochód potrafi jeszcze dużo, dużo więcej, ale ja jestem tylko zwykłym śmiertelnikiem. A teraz czas na łyżkę dziegciu. O zero-jedynkowości tego auta już wspomniałem, bo GTR jest albo spokojny, albo dziki. Nie ma stanu pośredniego, co jest trochę męczące, ale to jeszcze nic złego. Problem leży gdzie indziej. Po powrocie z toru doszedłem do wniosku, że nie jestem pewien, czy te moje szybsze przyjazdy GTR-em były moją zasługą, bo ja się go nauczyłem.
Być może było to zasługą tego superkomputera, bo to on nauczył się mnie. Naprawdę, nie jestem pewien, czy mam w tych przyjazdach jakikolwiek czynny udział, bo być może superkomputer tworzy pewnego rodzaju, nie wiem, torowy Matrix, wyświetlając mi te wszystkie wrażenia na ekranie, a moja rola sprowadza się do tego, aby po przyjazdce opowiadać o nich kumplom, zachęcając ich do zakupu GTR-a. Taki, wiecie, sposób superkomputera na reprodukcję. W polskim cenniku GTR występuje tylko w jednej wersji, Nissan GTR Black Edition w cenie 500 tysięcy złotych. Do tego nie możemy dokupić już zbyt wiele, luksusowe dywaniki, lakier premium, zestaw czujników, plan deka na samochód, czy też może choinka o zapachu kokosowym. To wszystko maksymalnie może kosztować 12 tysięcy złotych, a więc jeśli przyjdziemy do salonu i powiemy, że poprosimy Nissan GTR raz na wynos, full opcję, to zapłacimy 512 tysięcy złotych. Nissan GTR pomimo tych wszystkich komputerów i systemów to samochód naprawdę wyjątkowy. Jego silniki składają zaledwie 4 osoby na całym świecie, do setki przyspiesza w czasie poniżej 3 sekund, a kosztuje zaledwie 500 tysięcy złotych. Zaledwie, bo jeśli popatrzymy na jego osiągi, to przecież znajduje się on w lidze samochodów super sportowych, a to oznacza, że kwota 500 tysięcy to okazja. Problemem Nissana może być tylko jego wiek, ale jeśli ktoś ma z tego powodu wątpliwości, to polecam przejażdżkę. Wrażenia wybiją Wam te wątpliwości z głowy. Dosłownie. Tylko nie czytajcie marketingowych historii o tym, że ten samochód po faceliftingu stał się bardziej komfortowy, bo w tym aucie absolutnie nie o to chodzi. I mam nadzieję, że inżynierowie z Japonii zajęli się tematem komfortu tylko dlatego, że sportową doskonałość ten samochód już osiągnął. Nissan GTR to nie pierwszy szybki samochód, który przetestowaliśmy i nie ostatni, który przetestujemy. Jeśli nie chcecie przegapić żadnego z tych testów, subskrybujcie nasz kanał. Moi drodzy, i na koniec chciałbym jeszcze raz podziękować firmie Oponeo.pl, która wsparła nas przy tworzeniu tego testu, oraz firmie Driving Experience, która udostępniła nam ten samochód oraz kawałek toru Kielce, tak jak to robi dla swoich klientów, mając do dyspozycji flotę takich oto sportowych samochodów.